Słuchasz polskiego programu SBS. Wzrost aktywności online, czyli w sieci, podczas pandemii COVID-19 spowodował gwałtowny wzrost cyberataków. Co 8 minut składany jest raport o przestępstwie w sieci. Australijskie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego otrzymało prawie 70 tysięcy zgłoszeń o cyberprzestępczości. Co stanowi 13% wzrost w stosunku do ostatniego roku finansowego. A oto szczegóły. Miliony Australijczyków stara się przestrzegać restrykcji i zachowywać bezpiecznie. Ale po 18 miesiącach pandemii szefowa Centrum Cyberbezpieczeństwa Abigail Bradshaw podkreśla, że zagrożenia istnieją również w internecie. Obszar zagrożenia znacznie wzrósł. Przestępcy bardzo szybko zaczęli wykorzystywać każde nasze połączenie z internetem. Każde nasze poszukiwanie usług lub informacji jest dla nich drogą do śledzenia i kradzieży naszych pieniędzy lub danych. Centrum opublikowało swój roczny raport, pokazujący wzrost aktywności online, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu cyberataków. Okazało się, że w ostatnim roku finansowym zgłoszono prawie 70 tysięcy cyberprzestępstw, które kosztowały nas 33 miliardy dolarów. Asystent ministra obrony, Andrew Hastie, mówi, że Australijczycy powinni mieć się na baczności. Świat online jest niebezpiecznym miejscem dla Australijczyków, również. A internet to pole bitwy. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób połączony w sieci, to jesteś na polu bitwy. Abigail Pretzow podkreśla, że na linii frontu. Są służby, które już teraz pracują pod presją. W szczególności te podstawowe usługi, na których ludzie najbardziej polegają podczas pandemii, a to przekłada się na więcej ataków na infrastrukturę krytyczną, w szczególności szpitale, ośrodki opieki nad osobami starszymi oraz ośrodki medyczne. Na początku tego roku międzynarodowa firma zajmująca się przetwórstwem mięsa JBS Food zapłaciła okup w wysokości 14 milionów dolarów po masowym ataku określonym jako ransomware. Istnieją obawy, że zagrożenia mogą przyjść nie tylko ze strony cyberprzestępców. Raport podkreśla, że różni cyberprzestępcy wykorzystywali zwiększoną aktywność w sieci i podatność Australii podczas pandemii, co ułatwiało prowadzenie szpiegostwa. Andrew Hesty podkreśla, że w wielu przypadkach są to osoby sponsorowane przez inne państwa. Mamy szereg podmiotów, które przeprowadzają złośliwe cyberoperacje w sieci. Mamy podmioty państwowe, mamy wyrafinowane syndykaty przestępcze, mamy jednostki i wszelkiego rodzaju grupy. Jedna czwarta ataków dotyczyła podstawowych usług, które zdaniem Hesti mogą mieć wpływ na krytyczną infrastrukturę państwa. So attack, Można sobie wyobrazić, to jakie to będą skutki, jeśli dojdzie do udanego, udanego ataku na naszą infrastrukturę. Co może taki cyberatak zrobić z naszą elektrycznością, naszą wodą, naszą telekomunikacją i jakie spowoduje problemy? W lipcu Australia dołączyła do koalicji państw, które obwiniły Chiny za poważny atak cybernetyczny, który dotknął tysiące użytkowników Microsofta na całym świecie. W australijskim raporcie przytacza się to jako przykład roli, jaką odgrywają osoby sponsorowane przez inne państwa. But since 2017 we've... Od 2017 roku upubliczniliśmy informacje na temat działań Iranu, Korei Północnej, Rosji, a ostatnio także Chin. Zawsze myśleliśmy o wojnie w kategoriach powietrza, lądu lub wody. Teraz musimy zacząć myśleć w kategoriach cybernetycznych. Materiał opracował Krishani Dandzi i Pablo Vinales z newsroomu SBS. Przygotowała Magda Dajneka, czytał Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.